Poseł PO Janusz Palikot, znany gorzelnik i sztuczny penisista, zasugerował z troską, że Kaczyński ma problem z alkoholem. No a któż ich nie ma? Nawet ja mam problemy z alkoholem. Jakoś nie mogę ostatnio pić. Coś nie wchodzi, no, nie smakuje. No. Zmuszam się, ale co to za picie takie? No. Dla zdrowia, no bo jak to mówią, alkohol w małych dawkach leczy, w dużych uzdrawia. Z tym, że zmartwiony Palikot daje do zrozumienia, że prezydent pije. PiS mówi, że to niesmaczne. No czy ja wiem, no zależy co kto lubi, no zaraz tam niesmaczne. Oferta jest tak duża na rynku, nawet samej gorzelni Palikota, że każdy może znaleźć coś smacznego dla siebie. W każdym razie, według Palikota, dowodem na to, że Kaczyński nadużywa, są plotki, które Palikot zasłyszał w przeróżnych kuluarach i jego Palikota spostrzeżenie. Prezydent w kilku przypadkach sprawiał wrażenie, że nie panuje nad swoim ciałem. Jego zdaniem, znaczy Palikota, ostatnio prezydent na zdjęciach tak niewyraźnie jakoś wygląda. No są dwa wytłumaczenia. Albo Kaczyński faktycznie drga, albo Palikot niewyraźnie widzi. Z tego samego powodu niewyraźnie widzi, z którego Kaczyński ewentualnie drga. No albo fotograf nawalony. Zresztą wszystko takie ostatnio rozdrgane w koło. No oczywiście akcji antyalkoholowej gorzelnika Palikota nie należy wiązać z chęcią zdyskredytowania Kaczyńskiego przed mającymi się odbyć za 2 czy 3 lata wyborami prezydenckimi, w których wystartuje kolega partyjny Palikota Tusk. Oczywiście, że nie. A poza tym, słuchajcie, no umówmy się. Jaki tam Kaczyński ma problem z alkoholem? Poprzedni prezydent Aleksander Kwaśniewski tak wysoko zawiesił poprzeczkę, że każdy następny prezydent w porównaniu z nim jest praktykującym abstynentem. We'll be right back.